Mieliśmy wspaniałych bokserów. Jedyny złoty medalista, Marian Kasprzyk, Zbigniew Pieczykowski, Stefaniuk. Była na pewno czołówka krajowa, europejska bym powiedział. No był dobry, bardzo dobry klimat. I można było się dużo nauczyć. Zacząłem uprawiać boks w 1958 roku. Musza, no Sokołowski, kadra, wada, kadra. Przyszedłem do klubu tutaj, bo wiedziałem, że w tym klubie są tradycje. Kontynuując tradycję BBTS-u, mamy też już wychowanków, mistrzów Polski, mistrzów Śląska, wielokrotnych już, nie jednokrotnych, ale już dwu, trzykrotnych. Mamy kilkunastu seniorów i kilkudziesięciu kadetów, adeptów sztuki bokserskiej. Jest Łukasz Nazaruk, były mistrz Śląska, wicemistrz Śląska. No i mamy tutaj Mateusza Kowalczyka, wielokrotnego mistrza Śląska w różnych kategoriach, od młodzika do seniora i zdobywcę tytułu mistrza Polski. Sławomir Dubiel mnie tutaj trenuje razem z Marianem Kasprzykiem. Stara się wycisnąć ze mnie wszystko, co się da. No.